Czas na finalny krok. W ostatnim filmie dowiesz się, jak sparować termostat z modułem. Pokażę Ci, jak skonfigurować strefy i w pełni zoptymalizować system. Aby sparować termostat bezprzewodowy z modułem, wybieramy opcję Moduł bezprzewodowy na liście urządzeń. Następnie przechodzimy do ustawień użytkownika i w sekcji Parowanie do strefy wybieramy strefę, do której chcemy przypisać dany termostat. W naszym przypadku będzie to strefa pierwsza. Po zatwierdzeniu modyfikacji w polu Parowanie status pojawi się komunikat w trakcie. Teraz przechodzimy do podłączenia termostatu Xterm 60 RBD. W termostacie bezprzewodowym wchodzimy do menu, wybieramy opcję Par i uruchamiamy tryb parowania. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu parowania. W tym samym czasie status w aplikacji zostanie zaktualizowany. Teraz możemy przejść do sekcji Stan strefy. Jak widzimy, strefa 1 posiada już sparowany termostat. Aby skonfigurować go w danej strefie, musimy cofnąć się do ustawień zaawansowanych, przejść do strefy 1, gdzie został sparowany termostat i wybrać sekcję Ustawienia. Z rozwijanej listy wyszukujemy pomieszczenie, w którym został zamontowany termostat oraz wybieramy jego typ pracy. Możemy wybrać opcję antyzamarzanie, komfort, ekonomiczny lub tryb harmonogram. W naszym przypadku będzie to tryb komfort. Następnie ustawiamy preferowaną temperaturę. W ten sam sposób możemy skonfigurować pozostałe opcje widoczne na ekranie. Jeśli chcemy usunąć termostat ze strefy, wybieramy opcję Usuwanie termostatu ze strefy i ustawiamy wartość 0.